Dzień dobry, witam Państwa. Jesteśmy na terenie ekspozycji plenerowej Sądeckiego Parku Etnograficznego, czyli Muzeum na Wolnym Powietrzu w Nowym Sączu, który zajmuje obszar ponad 20 hektarów. My jesteśmy tutaj od strony starego wejścia na obszarze poświęconym budownictwu Lachów Sądeckich przed chałupą biedniacką z Podegrodzia. Skansen nasz zaczęto budować w 1969 roku, więc to już jest szmat czasu i od tego momentu do dzisiaj na terenie ekspozycyjnym znajduje się blisko 100 obiektów różnej wielkości, które są, nie wszystkie są pokazywane zwiedzającym. My jesteśmy akurat w tej chwili przed biedniacką chałupą z Podegrodzia, która jest elementem ekspozycji takiego fragmentu, który jest poświęcony budownictwu Lachów Sądeckich, takiej grupy etnograficznej, która zamieszkiwała okolice Nowego Sącza. Chałupa z Podegrodzia, którą Państwo widzicie za mną, tak biedniacka chałupa, jest jedną ze starszych obiektów na obszarze naszego skansenu, ponieważ znaleziono jej rzut na mapie z 1846 roku, więc na pewno już wtedy stała. Malutki obiekt oczywiście konstrukcji drewnianej zrębowej, ale bielony, co było bardzo częste, a właściwie prawie zawsze u Lachów Sądeckich. Dach kryty słomą. Sama chałupa składa się wewnątrz z 3 pomieszczeń. Wchodzi się do takiej sionki niewielkiej, gdzie jest zejście do piwniczki, oczywiście w podłodze tylko. Następnie przechodzi się do niewielkiej kuchni. Kuchnia jest dymna, czyli inaczej mówiąc, dym po prostu przedostaje się do przestrzeni kuchennej. No i cały sufit jest osmalony, także można to będzie też zobaczyć. I trzecie pomieszczenie to jest sypialnia. No ja tak szumnie to mówię. Pomieszczenie, gdzie po prostu spało, były 2 łóżka, pod spodem były 2 sienniki, no i tam spało podobno 9 osób tam w tym pomieszczeniu. Wspominałem Państwu o piwniczce, która znajduje się tylko pod sienią. To była taka niska piwniczka, gdzie składowano ziemniaki, które wsypywano tutaj przez taki syp. Widać go tutaj na zdjęciu. Podmurówka, jak Państwo widzicie, jest bardzo cienka. Właściwie narożniki pełnią funkcję konstrukcyjną, a pod nimi znajdują się tak zwane pecki i one są jakby fundamentem tylko. Reszta kamieni, które są tutaj pomiędzy peckami, to jest tylko wypełnienie. No i w ten sposób chałupa po prostu jest posadowiona na gruncie. Nie wspomniałem o więźbie dachowej. Tutaj jest dach 4-spadowy, krokwiowo-jętkowy. Czyli po prostu tylko krokwie połączone u góry, złączone jętkami, one tworzą konstrukcję, a krokwie wspierają się na najwyższych belkach, które nazywają się płatwiami. No i charakterystyczne jest to, że krycie kiczarkami powoduje, że są takie schodki na dachu. To jest może ważne do zapamiętania, bo jest jeszcze drugi sposób pokrycia. Otwór drzwiowy zaopatrzony jest w skrzydła drewniane, które u dołu mają wyrżnięty taki otwór, który służył do przechodzenia kota. No, kot musiał mieć możliwość poruszania się, żeby dobrze łapał myszy. W elewacji południowo-wschodniej widzicie Państwo 2 niewielkie okienka, jedno do kuchni, drugie do pokoju, które po prostu były doświetleniem tych niewielkich pomieszczeń. W sumie to było bardzo prymitywne mieszkanie, no bo to była biedniacka chałupa. Urządzenie grzewcze, które Państwo widzicie w tej chwili, nazywało się nalepa. To było takie właściwie tylko podwyższenie z kamieni oblepionej gliną i paliło się ogień na wierzchu. Widzicie Państwo, tutaj jest garnek, pod nim jakieś tam drewienka, które po prostu ogrzewały. Dalej z drugiej strony pieca mamy tutaj żarna, czyli urządzenie do mielenia zboża. To zapewne większość z Państwa widziała, jak to wygląda. Kuchnia to się nazywała chałupa. Tutaj w suficie znajdował się otwór, w którym dym, nadmiar dymu wydostawał się na zewnątrz. Ten otwór nie mógł się znajdować bezpośrednio nad paleniskiem, bo z paleniska szła iskry, więc to by mogło po prostu spowodować pożar. Natomiast po drugiej stronie widzicie Państwo miejsce dla krowy. Otóż u Lachów Sądeckich był taki zwyczaj, u innych grup etnograficznych prawie że niespotykany, że krowa stała zawsze w kuchni. Jako zwierzę takie dodające mleko i bardzo potrzebne, bardzo szanowane przez tych ludzi. Stąd no, widzicie Państwo to miejsce tutaj dla krowy ze żłobem, no i wysłane całe liśćmi. Znajdujemy się teraz na podwórku zamożnej zagrody lachowskiej z miejscowości Gostwica, niedaleko Nowego Sącza. Zamożnej składającej się z wielu budynków. Po jednej stronie mamy tutaj spichlerz z takimi kropkami, taka ozdoba. Dalej mamy wozówkę, czyli pomieszczenie, gdzie trzymano wóz właściwie tylko. Następnie mamy budynek gospodarczy wielofunkcyjny, gdzie były i stajnia, i drewutnia, i jeszcze i chlewiki. Oprócz tego jeszcze odrębnie stojące chlewiki, które wcześniej były postawione. Z tyłu Państwo widzą stodołę. I wreszcie sama chałupa, największy obiekt w naszym skansenie, wielopomieszczeniowa, składająca się z sieni, z izby tak zwanej zimnej, gdzie nie było pieca, gdzie się tylko w lecie ją używało, kuchni, ogromnej kuchni, i za kuchnią znajdowała się izba mieszkalna, a jeszcze obok tej izby mieszkalnej było pomieszczenie dla dorastającej córki albo dla starej babci. Myślę, że warto tutaj wspomnieć, że w chałupie znajdowała się zimna izba, w której odbywało się swego czasu wesele córki gospodarzy, i na tej uroczystości był ówczesny kardynał, biskup krakowski, przepraszam, jeszcze wtedy nie był kardynałem, biskup krakowski Karol Wojtyła, który w kościele w Podegrodziu udzielał młodym ślubu, co było taką wyjątkową sytuacją. Zrobił to na prośbę swojego przyjaciela. Ogromna chałupa, jak Państwo widzą, była posadowiona na takiej niskiej podmurówce. Z jednej strony jest ona niska, tam dalej widać, że ona jest dosyć wysoka, bo po prostu grunt tak pokazywał. Nad nią znajdowała się ta zimna izba. Cała chałupa zbudowana była z drewna, z takich elementów podłużnych, które tworzyły tak zwany zrąb, i właściwie elementem nośnym w takiej chałupie to były głównie skrzyżowania, czyli narożniki tej konstrukcji. Więźba dachowa jest krokwiowo-jętkowa. To jest najprostszy sposób po prostu łączenia elementów, które składają się na dach. Dach, jak Państwo widzą, jest skryty słomą w sposób zwany kiczarkami, dlatego że słoma była wiązana tą cieńszą stroną i wtedy po prostu powstawały takie schodki. Stąd taki dach nazywał się kryty kiczarkami. Natomiast dach po przeciwnej stronie, który jest kryty snopkami, to po prostu tam wiązano tą grubszą częścią słomy i przez to nie wychodziły te schodki, tylko połać była gładka, za wyjątkiem narożników, bo w narożnikach kryto właśnie kiczarkami i to było widać. Znajdujemy się w kuchni lachowskiej. Kuchnia w miejscowej gwarze była zwana chałupą, nie chałupą, tylko chałupą. U Lachów był taki zwyczaj, że krowy stały zawsze w kuchni, ponieważ to było gospodarstwo zamożne, więc tutaj mamy miejsce dla 6 krów. No i mamy tutaj już piec z tak zwaną nalepą, który służył, miał również część do pieczenia chleba. i miał tak zwany zapiecek, gdzie można było w zimie spać. Starsi ludzie często tam spali. W narożniku tam widzimy podwieszone do sufitu miejsce do spania dla parobka, który się opiekował tymi krowami. No i tutaj było też miejsce do spania dla jakiejś starszej babci, która no, często występowała w takiej rodzinie i miała tutaj swoje niezależne miejsce. Kuchnia jest ogromna. No tutaj na suficie widzieli już Państwo otwór, którym się dym wydostawał, dlatego że pierwotnie to pomieszczenie było też dymne, czyli paliło się na wierzchu, na nalepie i dym unosił się do góry, oczywiście gromadził się pod powałą. Jak go było za dużo, no to wtedy właśnie otwierano ten otwór i nadmiar tego dymu się wydostawał. Później otwór został zatkany, a piec przerobiony na taki, który miał już komin i dym wydostawał się na zewnątrz z komina. Znajdujemy się w izbie, gdzie mieszkali gospodarze. Gospodarz z gospodynią mieli swoje takie piękne łóżka, które były tak zaścielone, że proszę Państwa, na noc się odwijało takie białe prześcieradło i pod spodem było zgrzebne. Lampa naftowa, która wisi u sufitu. Tutaj urządzenie grzewcze jest tak skonstruowane, że przechodzi przez ścianę i łączy się z tym piecem kuchennym. Także tutaj nie było zadymienia wcześniej, jak piec był dymny. Tutaj jest kołyska. Ciekawe urządzenie, które się nazywało piesek i które służyło do ściągania obuwia. Ludzie wtedy chodzili w takich butach z cholewami, które się trudno ściągało, a przy pomocy takiego urządzenia stawało się jedną nogą na tym urządzeniu, a drugą nogę zahaczało się tutaj i ciągnęło i w ten sposób po prostu but schodził. Ważnym meblem w chłopskich chałupach była skrzynia, gdzie wtedy trzymano ubrania. Tylko w najbogatszych chałupach znajdowały się szafy, którą tutaj widzicie Państwo, bo to było zamożne gospodarstwo i w tej szafie gospodarze trzymali swoje ubrania. Również kołyskę, którą Państwo tutaj widzicie, to było dla dziecka, które mogło się na niej kołysać. To jest smoczek, czyli takie, co dzisiaj się często nazywa cumelkiem. W środku był cukier i to dziecku dawano po prostu do ssania. Było mu przyjemnie ssać po prostu coś słodkiego. Także takie były dawniej cumelki. Z ciekawszych chłopskich urządzeń, które stały właśnie w sieni, widzimy tutaj taką nietypową maselnicę. Widzicie Państwo, tu się wlewało maślankę, no znaczy w śmietanę, przepraszam, i obracając powstawało w ten sposób masło. Tam mamy dalej stępę do rozdrabniania na przykład soli albo cukru. Dalej mamy praskę do sera i wreszcie mamy żarna, gdzie obracając kamień po prostu powstawało mąka powstawała, która się tam sypała. I jeszcze dymion na różne ciecze, na przykład na naftę. Przeszliśmy do kolejnego sektora ekspozycji w Sądeckim Parku Etnograficznym i jesteśmy w sektorze góralskim, który prezentuje budownictwo górali sądeckich zamieszkujących okolice na południe i południowy zachód od Nowego Sącza. W tle Państwo widzicie jedną z chałup, chałupę biedniacką z Kamienicy Dolnej. To jest w Gorcach taka miejscowość, która jest o tyle nietypowa, że jest zbudowana na rzucie litery L. Też nietypową rzeczą w niej jest to, że ona jest pobielona. No ale kamienica leży w dolinie, więc jest stosunkowo nisko położona i taki był tam zwyczaj. Chałupa tak samo jak poprzedni zrębowa, zbudowana z belek łączonych w węgłach, czyli w narożnikach, najczęściej na tak zwany jaskółczy ogon i posadowiona na narożnych peckach, pomiędzy którymi jest wypełnienie też kamieniami. Natomiast dach, jak Państwo widzicie, jest no, dostosowany do rzutu, czyli tej litery L. Więźba dachowa też krokwowo-jętkowa, ale już tutaj nie ma tych czterech spadów, jak to widzieliśmy w chałupie z Podegrodzia. I kryta jest słomą, która jest układana tak zwanymi kiciarkami. Czyli po prostu widać te schodki. No tak po prostu w tej miejscowości było i tak były kryte niektóre chałupy, nie wszystkie oczywiście. I charakterystyczną rzeczą dla tej chałupy jest jej funkcja, mianowicie mieszkał w niej tkacz. Tkacz, który no, zajmował się tkactwem, wyrabiał różnego rodzaju wyroby potrzebne ludziom, no, głównie ze stroju. I jego praca no, była bardzo, bardzo popularna i ceniona na tej wsi. W środku, w izbie głównej, znajduje się warsztat tkacki. No, zobaczycie go Państwo później. Oprócz tego jest malutka sień, kuchnia, która jest dymna, czyli też paliło się na wierzchu. Ale ciekawostką w tej chałupie jest to, że dym, no też nie ma obiekt komina, ale dym wydostawał się na zewnątrz przez takie drewniane urządzenie, które no, ściągało ten dym i ten dym mógł sobie wychodzić tam na dachu, widać, że coś tam wystaje ponad dach. No trudno to nazwać kominem, bo to jest wszystko drewniane. No ale ten dym już wcześniej przeszedł kawałek, parę metrów, więc tam iskier nie było, więc nie było tego niebezpieczeństwa. Oprócz tych trzech pomieszczeń, o których wspomniałem, chałupa mieściła taką maleńką stodółkę, do której wrota widać, i stajenkę, do której wejście było tam z tej samej sionki, co było wejście do kuchni i do izby mieszkalnej. Znajdujemy się w izbie mieszkalnej w chałupie z kamienicy dolnej w Gorcach, która jest takim nietypowym obiektem w naszym skansenie, ponieważ została zbudowana, jak już wspominałem, na rzucie litery L. A w tej chwili jesteśmy w izbie. Wspominałem też, że chałupa należała do tkacza, bo tkactwo było takim popularnym zajęciem w zimie miejscowej ludności. I w środku tej izby stał taki duży warsztat tkacki, który był wykorzystywany głównie w zimie, kiedy nie było innych zajęć przy zwierzętach i przy roli i można było tkać. Widzicie Państwo, jak to wyglądało w takim dużym warsztacie tkackim. Tutaj czasem odbywają się pokazy. No jest to dosyć skomplikowane, więc trudno mi to pokazać. Muszą sobie Państwo jakoś to wyobrazić. Tutaj widzicie Państwo kawałek płótna, które było tkane właśnie na tym warsztacie tkackim. To płótno. Tak było. No cóż jeszcze, jeśli chodzi o strop, to mamy tutaj strop deskowy, po środku podparty takim tragarzem, z taką rozetką tutaj po środku, to też można pokazać. No i oczywiście na ścianie wiszą święte obrazy, to właściwie w każdym obiekcie dawnym, ludowym, to tych obrazów było bardzo dużo, no bo one i przedstawiały świętych, i Matkę Boską, i Chrystusa. Chodziło o to, żeby zyskać ich jakby opiekę. Jesteśmy teraz na terenie zamożnej zagrody góralskiej. Chałupa znajdowała się we wsi Zagorzyn i należała do zamożnego, bardzo zamożnego kmiecia góralskiego. Jego ojciec stawiał tę chałupę i ona pierwotnie była kryta słomą. Natomiast jego syn chodził do szkół, między innymi we Lwowie, tam zaczynał studia i on został jeszcze przed I wojną światową posłem na Sejm Galicyjski. We Lwowie był bowiem Sejm dla tej prowincji Austro-Węgier, która się nazywała Galicja. On tam był przez 2 kadencje posłem, a później był nawet posłem do Wiednia, jeździł. Więc był, że tak powiem, obyty. Natomiast to, co widzicie Państwo, ten ozdobny ganek z tak zwanymi wyżynankami laubzegowymi, to, co Państwo widzicie tutaj nade mną, To już zostało zrobione troszeczkę później, już po I wojnie światowej, kiedy on po prostu przebudował chałupę swojego ojca, pokrył ją dachówką, a przed chałupą wybudował ten ganek z tymi ozdobami, które dzisiaj możemy podziwiać. Sama chałupa ma podmurówkę kamienną, jak Państwo widzicie, i w środku ma układ tak zwany dwutraktowy, a raczej półtoratraktowy. Po jednej stronie, po tej stronie, co pokazuję ręką, jest kuchnia, a za nią jest izdebka, gdzie mieszkała służąca, a po drugiej stronie jest izba mieszkalna tegoż właśnie posła i jeszcze za nią taka izdebka mniejsza, gdzie ten poseł urządził sobie gabinet, gdzie przyjmował interesantów. No jak wejdziemy do środka, to wszystko Państwu pokażę. Ciekawym elementem wystroju architektonicznego, ozdobnym elementem, są okna w tym domu. Widzicie Państwo, że posiadają takie oblepienie gliną, która została też i pobielona wapnem. No i z jednej strony to jakby ociepla troszeczkę budynek w tym miejscu, gdzie najwięcej się traci ciepła w środku, a z drugiej strony stanowi element jakby ozdobny. Piec kuchenny jest rekonstrukcją na podstawie wywiadu odtworzoną z charakterystyczną częścią pod blachami, z paleniskiem pod spodem, no i z częścią, która się też nalepą nazywała, gdzie też można było podgrzewać potrawy pod takimi specjalnymi trójnogami. No i piec posiadał takie podparcie w jednym narożu z rury zrobionej. Natomiast wyprowadzenie dymu było kominem, który już był ponad dach wyprowadzony i nawet posiadał podpięcie do drugiego pieca, który był w sąsiednim pomieszczeniu. Stoimy obok takiego mebla, który się nazywał ślufanek. To była taka ława, która w dzień służyła do siedzenia, a w nocy, podnosząc siedzisko i wysuwając tutaj tę część dolną, w środek wstawiało się siennik i można było mieć miejsce do spania. Taka pomysłowość góralska, zresztą nie tylko góralska, była powszechna. Znajdujemy się w pomieszczeniu, głównym pomieszczeniu mieszkalnym, gdzie pan poseł spał razem z małżonką. Mamy tutaj piękne dwa łóżka, stół i kanapę, które są oryginalnymi meblami dla niego wykonanymi przez stolarza, bo to był, no jak wspominałem, zamożny gospodarz, mógł sobie na to pozwolić i muzeum po prostu odkupiło te meble od jego syna, od którego zresztą cała chałupa była kupowana. Na stole stoi takie naczynie na tytoń, który był używany do wąchania głównie. Z tamtej strony mamy otwartą szafę, gdzie w środku widać trochę jego różnych strojów. No i wreszcie na szafie stoi wielka walizka i mała podręczna torba. Wielką walizkę to pewnie parobcy nosili za niego do pociągu, do auta jakiegoś, czy na furmankę, a ten mniejszy bagaż to niósł w ręku. Piec, który Państwu pokazuję ręką, miał odrębne palenisko aniżeli piec w kuchni, ale był połączony takim łukiem i jeden komin wyprowadzał dym ponad dach. Znajdujemy się w pomieszczeniu obok głównej izby. Pomieszczenie to służyło panu posłowi jako taki pokój do przyjęcia interesantów. Przy tym biurku urzędował. Tam mamy jego portret, znaczy to jest właściwie zdjęcie, tak wyglądał. Tak wyglądało całe to pomieszczenie, które służyło mu do pracy i do przyjmowania ludzi, którzy chcieli coś sobie załatwić. Mamy za sobą sektor ekspozycyjny górali sądeckich, a teraz jesteśmy w sektorze Pogórzan. Pogórzanie zamieszkiwali na północ i północny wschód od Nowego Sącza i byli też taką znamienną grupą etnograficzną. W tej chwili ja siedzę przed biedniacką chałupą z Lipnicy Wielkiej. Tu muszę zaznaczyć, chodzi o Lipnicę Wielką koło Korzennej, bo tych Lipnic jest więcej. I ta chałupa należała w oryginale do takiej samotnej wiejskiej kobiety. Koleżanki etnografki zrobiły z niej znachorkę, która w środku miała po prostu swoje tam leki ziołowe i leczyła ludzi przy pomocy magii, jakichś czarów swoich, no i przy pomocy przede wszystkim ziół. Sama chałupka, jak Państwo widzicie, niewielka, ma wewnątrz tylko dwa pomieszczenia, właściwie trzy, no jedno taką komórkę dla kozy za sienią, no i obok sieni jest mieszkalne pomieszczenie, taka izbo-kuchnia właściwie z bardzo ciekawym piecem, który Państwo później zobaczycie. Natomiast sama chałupa, jak większość w naszym skansenie, jest drewniana, zrębowa, łączona w węgłach na dole na zamek, a tutaj jest na tak zwany obłap. Dach czterospadowy, kryty słomą, w taki szczególny sposób, że połacie główne są gładkie, to są skrycie tak zwanymi snopkami, a naroża są kryte kiczarkami. Różnica pomiędzy jednym a drugim pokryciem polega na tym, że przy kryciu snopkami to wiąże się tą grubszą częścią słomę, a przy kryciu kiczarkami wiąże się tą cieńszą stroną słomy i stąd powstają wtedy takie schodki. Niektóre chałupy mają cały dach pokryty kiczarkami lub całe słomą, chociaż narożniki z reguły były kryte właśnie inaczej. Chałupa, jak już wspomniałem, należała do samotnej kobiety. U nas została urządzona, jakby w niej mieszkała samotna znachorka, która leczyła ludzi i zwierzęta przy pomocy magii i zwierząt. Tutaj przed chałupą w tej chwili mamy taką porę roku, że tego nie widać. Został urządzony ogródek, w którym zostały zasadzone różnego rodzaju rośliny używane przez nią właśnie do leczenia. Ona leczyła i zwierzęta, i ludzi. W środku wspominałem, za sienią jest komórka dla kozy, no bo oczywiście na nic więcej jej nie było stać, a z boku jest izba mieszkalna, właściwie kuchnio-izba, gdzie jest bardzo ciekawy piec, który za chwilę Państwu pokażę. No ona tam po prostu mieszkała. W pomieszczeniu, które służyło jednocześnie jako izba mieszkalna i kuchnia, znajdowało się urządzenie grzewcze, piec o bardzo ciekawej konstrukcji. Proszę zwrócić uwagę, no, można było palić pod blachą za tymi drzwiczkami. Jednocześnie była tam czeluść do wypieku chleba, ale przede wszystkim dym nie rozchodził się po całym pomieszczeniu, tak jak często to w chałupach bywało, tylko posiadał komin, który wyprowadzał dym na zewnątrz. A ten komin był tak zrobiony, że w trakcie robienia go postawiono cztery żerdzie w czterech narożach i następnie te cztery żerdzie oplatano dookoła powrósłem słomianym, maczanym w rzadkiej glinie i wylepianym gęściejszą gliną i od zewnątrz, i od środka. Później jak się paliło w piecu, no to tam się po prostu ta glina wypaliła i stworzyła dobre warunki do odprowadzania dymu. Także dzięki temu tutaj w środku nie było żadnego zadymienia. Stoimy przed chałupą zamożnego kmiecia z terenu Pogórza, czyli terenów na północ i na północny wschód od Nowego Sącza, który charakteryzował się tym, że nie zajmował się rolnictwem, ale handlował wołami. I na tym handlu wołami się dorobił znacznego majątku. Majątku tak dużego, że jak umierał, to każdemu ze swoich 6 synów zostawił gospodarstwo 10-morgowe, co było na ówczesne czasy dużym gospodarstwem, a miał jeszcze córki. Chałupa została zbudowana z takich grubych bali jodłowych. Widzicie Państwo, na dole są one obrobione w kwadrat, a wyżej są półokrągłe. No i całość chałupy jest kryta słomą. Po jednej stronie chałupa jest w tak zwanym dwutrakcie, czyli po jednej stronie jest pomieszczenie gospodarcze, które u nas zostało urządzone jako taki warsztat w drewnie robiący różne rzeczy, a po drugiej stronie jest ekspozycja kuchni i no, pomieszczenia sypialnego tych gospodarzy. W środku, w tym pomieszczeniu, gdzie gospodarze spali, są obrazy, które on kolekcjonował. No nie wszystkie się zachowały, tam są tylko dwa z tych obrazów. Może Państwo to zobaczyli. Chałupa posadowiona jest no, oczywiście też na takiej podmurówce. Tutaj mamy przykład, że ona jest właściwie cała na podmurówce, nie tylko w narożach, ale cała jest na podmurówce kamiennej. W oryginale ta piwniczka, którą tam Państwo widzicie, wejście do piwniczki, piwniczka znajdowała się z drugiej strony. No ale ponieważ teren tutaj był taki, a nie inny, więc etnografowie zdecydowali, żeby tę piwniczkę zrobić no, z tamtej strony, co było o tyle niezgodne z prawdą, bo pod kuchnią, czyli pod pomieszczeniem ciepłym, to nie powinna się znajdować taka piwniczka. Okna, jak Państwo widzicie, są czterokwaterowe i posiadają takie fajną konstrukcję obramieniową. Proszę zwrócić uwagę tutaj na wystające ostatki belek stropowych, które no, stworzyły strop w środku. No i tam w środku, to już Państwo pewnie było to pokazywane, były różnego rodzaju sprzęty związane z tym, między innymi jego handlem wołami. Tak jak i w całej zagrodzie Państwo wcześniej widzieli budynek, w którym trzymał woły, bo on głównie wołami handlował. Woły były takim zwierzęciem bardzo atrakcyjnym do pociągania wozów, więc on tak no, zarabiał po prostu. Na jednym jarmarku udało mu się trochę taniej kupić, na drugim trochę drożej sprzedać. No i w ten sposób no, miał bardzo dobry dochód z tego, co zresztą widać po tym obiekcie, który należy do jednych z najbardziej okazałych zarówno na terenie Pogórza w oryginale, jak i tutaj na terenie naszego skansenu. Tu chcę Państwu pokazać taką ciekawostkę związaną z historią tego obiektu. Otóż wspominałem, że to był zamożny gospodarz. Za tą ścianą znajdowała się komora, gdzie trzymał różnego rodzaju i sprzęty, no i pewnie i pieniądze tam też były. W związku z czym pewnego razu chcieli się do niego włamać złodzieje i go okraść. No ale jak tu się dostać przez taką ścianę? Wymyślili coś takiego, że takim ludowym świdrem ręcznym przewiercali szereg otworów w belce, w ten sposób, tak jakby na wylot, żeby później po rozcięciu tej belki, a chodziło o to, żeby cicho się zachowywali, bo to w nocy robili, żeby później wyjąć ten fragment, no i wtedy mieliby dostęp do środka. No ale całą noc wiercili i nad ranem zostali spłoszeni, nie udało się im przewiercić wszystkich, bo to dosyć gruba belka, no i po prostu nie dostali się. A to zostało później zakryte blachą i dopiero przy rozbiórce obiektu do skansenu etnografowie się dopytali, o co to chodziło. A tutaj Państwo widzicie, że było okienko do tej komory, ale okienko posiadało, no niestety nie zachowała się taką żelazną sztabę, także tam dostać się przez to okienko to było trudniej, aniżeli właśnie wywiercić te otwory i wysunąć ten kawałek belki.